Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was serdecznie w szóstym odcinku naszej serii Zagrajmy w Battlefield 1. No i mam dla Was taką małą niespodziankę, bo w ostatnim materiale mówiłem, że dalszy ciąg kampanii fabularnej będę mógł Wam pokazać dopiero od polskiej premiery, czyli od 21 października, ale postanowiłem zakupić tak zwaną specjalną edycję ochotnika tej gry, która m.in. pozwala na zagranie już 3 dni przed premierą, czyli 18 października, a więc już od dzisiaj mogę Wam dzięki temu pokazywać dalszą część kampanii fabularnej, która została przez Was bardzo pozytywnie przyjęta, za co bardzo dziękuję. Mamy już za sobą prolog Nawałnica Stali, oprócz tego pierwszą opowieść Błoto i Krew, a teraz rozpoczniemy sobie drugą opowieść. Jak widzicie, możemy poszczególne opowieści w dowolnej kolejności tak naprawdę sobie rozpoczynać, ale ja to będę wybierał sobie w kolejności takiej, jak tutaj jest podane, czyli dwójka, trójka, czwórka i na koniec piątka. W drugiej opowieści głównym bohaterem jest Clyde Blackburn. Walcz o przewagę w powietrzu jako pilot brytyjskiego Królewskiego Korpusu Lotniczego. No właśnie, poprzednio mieliśmy kierowcę czołgu, teraz mamy pilota. Przed przybyciem do Europy nigdy nie widziałem na oczy aeroplanu. Wirowały po niebie niczym klucze tańczących w locie ptaków. Ich pilotów otaczała atmosfera romantyzmu. Zdawali się rycerzami przestworzy. Jednak w rzeczywistości, mimo swej odwagi, ginęli w przyziemny sposób w pogiętych, dymiących wrakach swych maszyn. No i pierwszy rozdział, próbny lot przed nami. Przetestuj niesprawdzony w walce myśliwiec Bristol F2A. Więc mam nadzieję, że się cieszycie, że już teraz mogę Wam pokazywać dalszą część kampanii. Nie zapomnijcie o ocenieniu tego filmu po jego obejrzeniu, a tymczasem rozpocznijmy sobie kolejną opowieść. Vogezy, Francja, wiosna 1917 roku. Ententa przegrywa wojnę w powietrzu. Niemieckie lotnictwo dominuje nad frontem zachodnim dzięki lepszym samolotom i słynnym asom, z których każdy ma na koncie wiele zestrzeleń. Brytyjczycy nie są w stanie nawiązać z nimi równej walki. Większość nowych pilotów ma na koncie mniej niż 10 wylatanych godzin. Średni czas życia pilota Królewskiego Korpusu Lotniczego to zaledwie 17 dni. W niebo nad poniewieraną przez wojnę Francją zbijają się coraz to nowsze typy maszyn. Każdy kolejny wynalazek to ryzyko. Jedne się sprawdzają, inne nie. Lotnicy ryzykują życie, testując niewypróbowane technologie. Cało uchodzą ci, którzy potrafią się dostosować lub też mają szczęście. To jest cała prawda o tym, jak to wyglądało. Ale widzicie, teraz mamy akcję w 1917 roku, czyli trochę wcześniej niż poprzednio. No, już się nie mogę doczekać, aż będzie mi dane polatać troszkę w tej grze. Ale przecież nic już tutaj nie mam, idioto. Samolot. To dobre. Albo niech już będzie do cholery, i tak to wygrałem. To co tam masz? Wytrzyj usta, Blackburn. Nie tak to miało wyglądać. Ale tym twoim Bristolem i tak się przelecę. Co do... Co jest do diabła? Przegrałeś, to ja wygrałem! Bo widzisz, Rackham, to bardzo ładny samolocik, a ty jesteś palantem. Wygrałem od siebie, cholera, więc nie masz się dotykać tego samolotu! Ty chamie! Nie możesz tego zrobić, bo wygrałem! Ja wygrałem! Nazywam się Clyde Blackburn. Jestem pilotem i szulerem. Jestem George Rackham! Kolejny George Rackham! Słyszysz mnie? Nie masz się tknąć mojego samolotu! Gdybyście mnie spytali o moją największą wadę, nie jestem z tych uczciwych. No proszę, ciekawy typek z tego Blackburna. Nie ma zbyt czystego sumienia. Witam kolegę! Ja jestem Wilson, George Rackham, zgadza się? Tak, jestem Rackham, zgadza się. Dobra, ściema nie jest zła, co, Blackburn? Dobra, poderwijmy tego ptaszka. Jesteś George Rackham, syn hrabiego Windsoru. Tak jest. I wszystko się zgadza.
No może i oszust, ale na pewno kocha latać, to już widać. Ależ przepiękne widoczki. Ej, tam z tyłu! Wspaniały dzień na piknik, co nie? Jasne! Widzisz ten samolot na wprost? Masz go dogonić! Tak, tak! Słuchaj! Znam taki jeden francuski lokalik! Wzięlibyśmy parę dziewczyn! Czy co? Jakich znowu dziewczyn? To próbny lot! Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot! Okej! Okay. Ty tu najwyraźniej rządzisz! Bristol to najnowszy model samolotu, dopiero co dostarczony na front. Sprawdź, co potrafi. No fajnie, to będzie przetestować na pewno. Muszę się tylko przyzwyczaić, że teraz jest oczywiście odwrócona oś i kiedy kieruję w górę, to lecę w dół. Ale to standard w misjach lotniczych. Postaraj się wyczuć stery, trzymaj się jego ogona! Dobra, trzeba będzie za nim lecieć. Możemy oczywiście przyspieszać. Tak jak teraz to właśnie robię. Dobra, utrzymuj ten dystans! Aha, mamy zapełnić ten wskaźnik tutaj. Musisz się do niego zbliżyć! Szybciej! Podleć bliżej! Trzymaj się, pani majster! A więc nie mogę zwalniać. Bułka z masłem! Zobaczymy, jak będzie się sprawować w walce. Broń jest zabezpieczona, żebyś nie nabroił. Zaczynasz mnie rozumieć, jak miło! Dobra, mamy nadal lecieć za tym myśliwcem. Myślałem, że na razie odpuszczamy to sobie, ale jednak nie. Ale kurde, no graficznie wygląda to niewiarygodnie. Pistolem steruje się standardowo. Im mniej dasz gazu, tym ciaśniejsze możesz wykonywać zakręty. Dobra, jasna sprawa. Na razie przyspieszmy jednak. Okej, możemy zwolnić. Jasne, jasne. Wszystko rozumiem. Nie pozwól mu się oddalić! Zobaczmy, co jeszcze potrafi! Trzymaj się blisko! Ten przede mną jakie akrobacje wykonuje. Otwórz przepustnicę i trzymaj się blisko! No ja cały czas przyspieszam, więc nie mogę już szybciej. Ale dobra, już się wskaźnik zapełnia. Więc jestem na dobrej drodze. Bawię się wyśmienicie! A ty, majster? Nazywam się Wilson, a ty patrz przed siebie! Oj, zdecydowanie, zabawa jest niesamowita. Choć nie do końca według regulaminu. Daj spokój z regulaminem i trochę pożyj. Dokąd on się wybiera? Zostaw go, widzisz te balony? Sprawdźmy broń, trochę postrzela. Z miłą chęcią. No właśnie, widziałem już wcześniej je i się zastanawiałem, co one tam robią. To zobaczmy. Stąd raczej nie trafię. Za mały zasięg trochę. Balony, ostrzelaj je! Ognia! Zrozumiano! Jeszcze jeden. Dobra. Widzisz te cele na ziemi? Tak jest, widzę! Spróbuj je trafić rakietami. Postaraj się wyczuć, jak to zrobić. Aha, zmiana broni. Jeszcze muszę poprawić. Nabierzchnicy wysokości, taka metoda pikowania da ci dość czasu na namierzenie i ostrzelanie, okej. Mamy kilka tych celów. Dobra, teraz się powinno udać. Pięknie. To samo jeśli chodzi o ten cel po tej stronie. Czyli dwie rakiety najprawdopodobniej. Dobra. Przyspieszmy trochę, znowu nabrać wysokości i ostatni cel przed nami.
Myślę, że taki trening jest potrzebny, zanim weźmiemy udział w prawdziwej walce, bo nie wątpię, że i do tego za chwilę pewnie dojdzie. Okej, kolejny wrak. Okej, ten był ostatni. Dobra, mogę cię o coś zapytać? Jasne! Czemu George Rackham, syn hrabiego Windsoru, mówi jak Amerykanin? Łatwo podłapuje akcenty. Zanim damy łupnia szkopom, będę już pewnie mówić z francuskim. Aha! Bardzo jesteś podejrzliwy, Wilson! Mówił ci to ktoś kiedyś? No, zaczyna coś podejrzewać. Jezu Chryste! Niemcy! Co robimy? A jak myślisz? Zestrzelimy ich! No, to wchodzimy do akcji. Teraz uwaga. Okej. Zobaczymy już, jak nam pójdzie we właściwym starciu. Co to? Szkopy nie żartują! Trzymaj się! Możesz ty! To jest naprawdę cholernie niebezpieczne! Mamy na ogonie Fritza! Manewruj! Dobra, jeszcze trochę i tam uda się zestrzelić. Szybkie są te fokery! Możemy sobie zerkać do tyłu w razie czego. Dobra, może teraz za tym spróbuję polecieć, chociaż on tam kurde dalej. Nie, jeszcze się wycofajmy w takim razie. Też kurde dość mocno obrywam. Dobra. Kurwałeś go! Kurwałeś! Tak jest! Chodźcie! Kto następny? Niemiec po linii prostej! Próbują usiąść tam na ogonie! Właśnie zauważyłem. Mogę też naprawiać samolot w czasie lotu. Ale kurde, w ogóle nie mogę się go pozbyć z ogona. Skubany, no. Przerabiał nas jak sito! Teraz naprawa. Wygląda, że został tylko jeden! Dobra. I w takim razie zabierzmy się za niego z tej strony. Jeden z naszych też mu już siedzi na ogonie. Trochę przesadziłem tutaj, ale może teraz będzie okazja. Żeby tylko swojego nie zestrzelić. Aj, kurde, mało brakowało, no. Szkoda. Jeszcze jedna szansa za chwilę. Chyba, że nasz już go załatwi. No coś tam go też nadszarpnąłem. Teraz. Kurde. Nie uciekaj mi! Jasna cholera! Był bliżej niż na to wyglądało! No uważać na swojego! Chodź tu, kurde! Nie mogę. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko, co? Już prawie nic nie widzę. Naprawdę mało brakowało! No, masz rację! Okej. Okay. Wow! Silnik! Chyba za bardzo przygazowałeś! Napraw tam z przodu, co się da! Dobra, już naprawiałem samolot, więc wiem, jak to się robi. Ale naprawmy jeszcze. Zagrożenie opanowane. Znowu szkopy! Widzę! Trzymaj się! Nie zwróć śniadania! No, to dobra, lecimy. Mogę oczywiście też próbować rakietami, ale nie wiem, czy to tak łatwo mi pójdzie. Ale ja też trafiłem chyba tego przeciwnika. Uwaga, uwaga. No nie, próbuję już mi znowu usiąść na ogonie. Nie będzie to łatwe, żeby ich tutaj pokonać. Mam nadzieję, że damy radę. Ten tutaj, kurde, zakręca tuż za mną. Zrób to szybko! Dobra. Spróbuję teraz. Nie, wiecie co? Jednak powrócę sobie do karabinu. Dobra. Teraz ten.
Nie jest łatwo trafić, ale coś tam dajemy radę. Łożesz, kurde. Uderzył w nas, ale on to gorzej zniósł zdecydowanie. Okej. Teraz ten. Nie wpisałem się na to! Trzymaj głowę nisko! No prawie, prawie. Akurat mi się, kurde, przygrzało. Dobra. Mamy drugiego na widoku. Korzystajmy to. Tylko, że też, kurde, skubany lata. Trzeba przyznać, że dają radę. Ajaj, ciężko go dogonić. Tu jeszcze ten. Prawie też zniszczony. Dobra, gdzie mamy tego przed sobą? Widzę, że już padł. Oni są w ogóle jeszcze pod nami, ale dobra. Teraz będę w stanie może tego załatwić. No, chyba się udało. Chociaż jeszcze to przetrwa chyba. Kolejny zestrzelony! No i ostatni został. On jest troszeczkę niżej. Patrzcie, wystarczy go dobić już tylko. Chodź tu. Już mi nie uciekniesz teraz. O, proszę. Jeszcze się jakiś pojawił. Jak myślisz, gdzie on tak pędzi? Tam! Polecimy za nim! Dobra, mam go gonić. Zniszczony? Jeszcze nie. Okej. Gdzie to nas doprowadzi? Co ty wyrabiasz? Musimy zawracać! A do diabła z bazą! Ha, ha! Górę! Górę! Łożysz, kurde! Mało brakowało. Nie ma to jak jeszcze robić zdjęcia w trakcie takiego lotu. Trzymasz się? Tak, jest okej. Z tymi zdjęciami jak najszybciej do bazy. Dobra. W ten sposób odkryliśmy, gdzie Niemcy trzymali amunicję dla połowy zachodniego frontu. A zdjęcia Wilsona miały skłonić nasze dowództwo do ataku. Był tylko jeden problem. No nie wiem. No dalej, to jest wielka rzecz. Dadzą nam po medalu. Nie powinno nas tam w ogóle być. Jak pokażesz dowódcy zdjęcia, to o tym zapomnij. To była wielka rzecz. Musimy latać razem. Umówmy się. Jak mamy współpracować, musisz obiecać mi jedno. Że wrócę cały do domu. Pewnie. Obiecaj. Daj mi słowo. Okej, obiecuję. Zostań tu. Nie narób żadnych kłopotów. Wejść. Lubiłem faceta, ale był jednak trochę naiwny. Sir, powinien pan to zobaczyć. Święci państwo, twój partner... Nie lada pilot, no proszę. Ani się obejrzeliśmy, a znów byliśmy w powietrzu. Nasze zadanie? Oczyścić drogę bombowcom, by mogły zrównać z ziemią fortecę. Najpierw musieliśmy zająć się balonami wroga. Jezu, być obserwatorem na takim balonie... Można tylko współczuć. Następnie mieliśmy zlikwidować obronę przeciwlotniczą. Gdy dotarliśmy na miejsce, atak trwał już w najlepsze. Musieliśmy zająć się obroną, a po przybyciu bombowców zapewnić im eskortę w drodze nad cel. Niełatwe zadanie, ale zwycięstwo mogło odwrócić losy całej tej przeklętej wojny. Oczywiście Wilson nie był tym wszystkim zachwycony. Teraz, jak już tu jesteśmy, wydaje się to naprawdę niebezpieczne. Zaufaj mi i zapnij dobrze pasy! Ależ klimat. Zestrzel balony, oczyść drogę naszym bombowcom! Zrobi się! Tylko
pilnuj mi pleców! Ależ niesamowity klimat, no sami przyznajcie. I z każdą kolejną misją ten silnik graficzny też mnie zachwyca, jak to tutaj realistycznie wygląda. I w ogóle ta grafika właśnie też nie pozostaje bez wpływu na sam klimat rozgrywki. Działa przeciwlotnicze zajmują pozycję! Widzę je! Pozwólmy się ich szybko! Okej, zniszczę wozy przeciwlotnicze wroga, tylko że czekajcie, muszę się trochę rozpędzić. Oczywiście przeszkadzają też mi wrogie myśliwce, ale może spróbujemy na razie je zignorować i skupmy się na najważniejszym zadaniu. Tutaj. Jeden jest za nami, zrób coś! Super, udało się jedną rakietą oba zniszczyć, cele. Teraz chyba średnio z celnością, ale będziemy próbować dalej. Przy okazji napraw to. Dobra. Teraz powinno się udać. No dalej! Musimy coś zrobić z tą obroną przeciwlotniczą! O to chodziło. Trochę za niska wysokość, kurczę. Dalej. Dobra, teraz muszę poczekać na naładowanie kolejnej rakiety, że miał do dyspozycji. I spróbujemy wykonać nawrót i zniszczyć pozostałe cztery wozy. Powinno się to, mam nadzieję, udać. Zostało jeszcze tylko kilka. Jest. Brawo! Zerowa robota! Bułka z masłem, Wilson! Będziesz pod wrażeniem! Okej, to jednocześnie zapewniamy ochronę i walczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Straciliśmy bombowiec! Są to lepiej do fortecy albo z naszej misji nici! Wiem, wiem! Cholera jasna! Na pewno nie będzie łatwe, kurczę. Bo tu już jest ważny czas, muszę się naprawdę pospieszyć. Szczęście nasze bombowce są bardziej oczywiście wytrzymałe. Ostrożnie, ostrożnie, tam jest kolejny myśliwiec wroga i w ogóle jestem dość mocno zniszczony, w sensie mój samolot. Dobra, jeszcze jest czas, żeby naprawić. Dostaliśmy! To nic! Trzymaj się! Muszę troszeczkę nawrócić, ale ten jeden za mną lata, kurde. Trzymaj się! Uwziął się na mnie i mam problem. Ostrożnie, ostrożnie. Bingo! Bomby w celu! Daliśmy im popalić, ale forteca nadal stoi! Musimy kontynuować misję! Dobra. Likwiduj myśliwce, aż ten leci kolejna fala! Szwaby dosyłają ciągle nowe myśliwce! Jednocześnie też o artylerii przeciwlotniczej jest mowa. Ale mamy przede wszystkim myśliwce wroga atakować. Dobra, póki co podlećmy tutaj. No jeszcze są dość daleko. Ale jakbym spróbował faktycznie najpierw jeszcze to zniszczyć. A właśnie. Tutaj to samo. Nie wiem, czy właśnie skupiać się jednak bardziej na myśliwcach, tak jak nam nakazują. Zróbmy to. Ale jednocześnie tutaj też chciałbym, kurczę, atakować te wozy. Dobra. To było blisko. Tu jest jeden oznaczony. Próbuję się może za chwilę nim zająć. Okej, okay, to mamy nowe bombowce. Ja sobie naprawię teraz samolot i znowu trzeba będzie dbać o ochronę bombowców. Wredny sofisy! Aby mogły kolejne bomby zrzucić.
Więc do tego czasu, aż tam dolecimy, trzeba ich za wszelką cenę ochraniać. Ciągle za mną jeden lata. Mam problem, żeby się go w ogóle pozbyć. O, dobry jest to, nie? Dobra. Zaatakować tego. Świetnie. Obserwujemy, obserwujemy. Wow! Widzieliście to? Zahaczyłem, ale na szczęście udało się utrzymać samolot w powietrzu. Ej, odpalcie się! Odpalcie! Kurde, naprawdę, dajcie już spokój, no. Z tyłu, z tyłu, z tyłu ciągle. Dlaczego? Rozwali nas na kawałki! Naprawdę nie jest za ciekawie, ale już prawie tam doleciały bombowce. Więc powinno się udać. Jest! Przedostał się! Niesamowite widoki. No i na tym zakończył się rozdział drugi, bo w międzyczasie właśnie drugi rozdział też się rozpoczął i to był właśnie ten atak na niemiecki fort. A w kolejnym odcinku zobaczycie, co dalej wydarzyło się z Blackburnem, gdzie też wylądował i będziemy mieli tym razem okazję już poruszać się o własnych nogach. Więc zapraszam Was już teraz do kolejnego odcinka. Dajcie znać, jak się Wam podobało w komentarzach i za pomocą kciuków w górę. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach, które będą się na kanale pojawiać dość często. Cześć!